Autobus, który może rozwiązać problem braku kierowców wielu polskich miast, w pełni autonomiczny, nie wymagający obsługi człowieka, zaprogramowany tak, by jeździł bezpiecznie i nie stwarzał zagrożenia. Na razie w fazie testów, jednak wszystko wskazuje na to, że już wiosną pierwszy samodzielny minibus testowo będzie woził pasażerów w Katowicach. Fatima Orlińska. Prawdopodobnie tak wygląda przyszłość transportu publicznego. Setki czujników, ukrytych i innowacyjnych rozwiązań elektryczny, czyli zeroemisyjny napęd i co najważniejsze całkowita autonomia. Pierwszy samodzielny minibus przechodzi właśnie testy, a pierwszym miastem w Polsce, na ulicę którego również w fazie testowej wyjedzie prawdopodobnie na wiosnę, są Katowice. Jak firma rozpocznie produkcję, również jako miasto Katowice będziemy zainteresowani zakupem tego typu pojazdów, w szczególności tam, gdzie mamy osiedla i gdzie mamy tak zwane punkty przesiadkowe czy centra przesiadkowe, żeby do tych centrów przesiadkowych dowozić mieszkańców z nieco odległych części dzielnic naszego miasta. Na razie autonomiczny autobus testowany jest w ograniczonym przestrzeni parkowej i bez udziału pasażerów. Jego prawidłowego funkcjonowania wciąż pilnuje operator, by na bieżąco monitorować ewentualne błędy i likwidować je w kolejnych fazach. Autobus porusza się z prędkością 25 km na godzinę, sam wykrywa przeszkody, ale też innych uczestników ruchu. A tych nie brakuje, ponieważ testy przechodzi na odcinku rolkostrady w Dolinie Trzech Stawów. Ta zdalna operacja jednak będzie konieczna, przede wszystkim, żeby nadzorować na przykład flotę takich autonomicznych pojazdów. I oczywiście też jak najbardziej pracujemy nad tym, żeby nikt tej kontroli niepowołany nad pojazdem nie mógł przejąć, ale tak jak wspomniałam, właśnie ten zdalny operator ma czuwać nad tym pojazdem, więc jeżeli na przykład za dużo osób wejdzie do pojazdu albo zdarzą się jakieś akty wandalizmu, no to jak najbardziej zdalny operator będzie mieć podgląd na takie sytuacje i może adekwatnie zareagować do sytuacji. W pełni autonomiczny minibus jest zaprogramowany tak, by mapować trasy, po których się porusza. Projekt przygotowali naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy odpowiadali również za algorytmy oprogramowania pisanego pod jego dzisiejszy kształt. Zachowaj ostrożność. Pojazd może gwałtownie hamować. Jak mówią przedstawiciele uczelni, wiele rozwiązań technologicznych zastosowanych w autobusie znajdzie swoje wykorzystanie w kolejnych ultranowoczesnych rozwiązaniach. Powstało w pewnym sensie nowy zawód, bo operator samochodów czy autobusów autonomicznych i tutaj największy wkład jest Politechniki Śląskiej, jest to stanowisko do zdalnej obsługi tego typu pojazdów i kontroli tego, co dzieje się w tych pojazdach. Także tutaj no, cały układ sensorów, kamer, przetwarzania obrazów, to wszystko było opracowywane w Politechnice Śląskiej. Dziś producentowi trudno oszacować całkowity koszt powstania autonomicznego minibusa, jednak oscyluje on w granicach od kilku do kilkunastu milionów złotych. Docelowo firma Bliss chce w najbliższych latach wypuścić przynajmniej kilka egzemplarzy do kolejnych testów.